Cześć. Na jednym z niedawnych streamów podesłaliście mi link do quizu z Tekena, który zrobiłem w trakcie tego streama. Quiz polega na tym, że należy podać imiona postaci z Tekena. No i zrobiłem go bez waszych podpowiedzi. Pomyślałem, że wrzucę to jako osobny film. Tylko zanim pójdziecie dalej, zanim pójdziecie do dalszej części filmu, proponuję, zróbcie w ten sposób. Wejdźcie do opisu, wejdźcie do tego quizu, zróbcie go. I napiszcie w komentarzu, jak wam poszło. A czy poszło wam lepiej niż mi? No to jak zrobicie, obejrzyjcie dalszą część tego filmu. I jestem ciekawy, ile udało wam się zdobyć punktów. A tymczasem, miłego oglądania. Krótka przerwa. Quiz w takim razie. Zrobię, tylko proszę nie podpowiadać. Może sobie... O, zminimalizuję sobie czat. Muszę podać na te wszystkie postaci z Tekena, ma 10 minut. Dobra. Panda, Anna, Nina, Kazuya, Azucena. Co? Tu nie ma z siódemki? Nie z ósemki? Nie ma z ósemki, okej. Okay. Jinpa, Chi, Wang, Paul, Love i jeden i drugi od razu, okej. Okay. Kuma, King, Armor, King, Lidia, Kazumi, Jun, Asuka, Raven, Master Raven już jest tutaj, okej. Okay. Jun była, tak. Julia, Michelle, Ganryu, Marduk, co tu jeszcze? Dragunov. Doktor Boskonowicz. Doktor Geppetto Boskonowicz, o proszę. Gon. No to co? To będzie jeszcze. Ojejku. Noctis. Giz. Akuma. Zobaczmy, jak jeszcze mamy. Lili z Monaco. Xiaoyu. Wang już był. Marduk już z Australii, ktoś jeszcze? Czekajcie, był Marduk. Dragunov był. Dobra, no to myślę dalej, kto tam jeszcze był, zobaczę sobie po Jack 5, Jack 6, Jack 7, Jack 8, aha, no tak, Jack 7 był, P Jack, Kazuya był, Devil Kazuya. Devil Kazuya, osobno nie. Devil Jean, Feng, Tekken 3, aha, Lei, Lee, Marshall Love już był. Myślę dalej. Aha, bo to są postaci. A, dobra, postacie, które debiutowały. Christy, Eddie, Tiger, Zafina, Miguel, Alisa, Lars. Kto to jeszcze debiutował? Leo. Unknown. JC, Bob, Slim Bob. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Aż dużo. Aha, no tak. Lucky Chloe. Katarina. Brian. Kogo tu jeszcze mamy? W Tekenie 4. Kto jeszcze debiutował w Tekenie 4? A, Heihachiego nie ma. Heihachi. Kingi były. W tagu. A, Sebastian z Monaco. Boże. Tekken z... no tak. Alex, Roger Junior jako osobna postać. Dobra, to tu jeszcze Tajlandia, Japonia. Noctisa już pisałem, prawda? Negan. Giz był, Akuma był. Josie. No tak, przecież jeszcze. Ojejku, jak on się nazywa? Bruce. Fah Kum Ram. Tekken Revolution. Aha, Eliza. I Revolution jeszcze ktoś? W Cross Tekken.
Ej, ale w Cross Tekenie ktoś z Rosji? Hmm. Jakby co, nie widzę czata. Cink z Meksyku w ogóle, nawet nie wiedziałem. Kazumi była. Kombot. Mokujin. Tetsujin. Tekken Card Challenge. Nie wiem. Ale właśnie, czy jest tutaj Tekken Mobile? Nie, Tekken Mobile nie ma. Steve. Raven był. Gon był. Strójki jeszcze. Aha, no tak. Huarang. Baek. Ogr. True Ogr. Ancient Ogr. Co? Nie tak się pisze? A, chyba już jest. Ja sobie zobaczę teraz. Nie, no dobrze się pisze. Znaczy dobrze pisze tutaj. Jakie jeszcze mam postaci? Li już był. A, Violet. No tak. To było osobno. Kuma był. Tak, Panda była oczywiście na samym początku. Roger, Alex, jakie jeszcze tam Pokémony są? Leroy. Oje, Claudio. Zafina była. Czy Nancy się liczy? Ha, bo sobie też. No to przecież Azazel. Okej, okay, myślałem, że to tylko takie Shaheen. Kto tam jeszcze w siódemce? Może to są jacyś bossowie, których nie znam. Devil, nie wiem, Heihachi nie było. To nie jest siódemką, więc nie będzie. Angel. O, Angel w dwójce zadebiutował, okej. Okay. Czy jeszcze 9 postaci mi brakuje? W czwórce. Kto mógł jeszcze zadebiutować w czwórce? Mam jeszcze 3,5 minuty, a tutaj przerwa się trochę skończy. O, dobra, ale jeszcze myślę. W siódemce, jak mi dużo postaci, Gigas. Katarina była? Katarina była. It's been crazy the last few games we've been seeing. It has been crazy, man. You know, there's so much on the line here. A lot of diversity as well, regional wise. Jeszcze w siódemce. A, okej, Kunimitsu. Yoshimitsu był? Nie było Yoshiego. Dobra, 6 postaci mi brakuje. Ale z Cross Tekken nie kojarzę z Revolution? Czy Crow był? W Tekken Card Challenge był Crow. A favorite of mine, yes, so to yeah. Potentially take the whole tournament, but especially with the way he was playing, but Kira, he's definitely going to be doing his thing right now, and you know, he's already done the thing, so that's why Kira is actually our Chipotle champ as well, and you know, he deserves it, Rukan, you know, this guy has done such a good job, as we take a look at his, Yeah, you got this crowd just seeing it as well. The crowd's happy as well. Like they agree. As we see the promo from Switzerland. Tutaj też nie mam pojęcia w Cross Tekenie. You know, you got that that big win. Mi się wydawało, że nie było nowej postaci w Cross Tekenie. Ale tutaj nie bardziej mi przykro, że nie pamiętam. And then yeah, beating JDCR as well. This was a very impressive matchup as well. You know, because he started off with the win, but he was able to bring it back to the Elisa. You know, and I think he started with. Myślę, że będzie teraz na czacie ze mnie śmiejecie. O, nie pamiętam tego. The Elisa and Jun, like really well, and knowing when to switch the characters. Yeah, yeah, for sure. Those two characters though are really difficult to deal with back though, man. Elisa and Jun. Imagine if someone who mains those two characters, you know, you get over Elisa, and then you have to run into the Jun. You know, you get over the Jun, you run into the Elisa. You know, it's really difficult, but well played. You know, to Kira. And this was obviously just before today. We had the switch to the Jun, which really gave Kira that. Falcon Ramley Roy są. Czwórce. Ktoś jeszcze w czwórce pojawił. No Steve, Craig, Christie, Violet. Czy był jeszcze ktoś nowy? Ojejku. Miharu. Dobra, to mamy zrobione. Teraz jeszcze tutaj. Tych dwóch chyba sobie nie przypomnę, tutaj nie pamiętam. Kurczę. Yeah, wait for that choke. But yeah, he's our Chipotle champ today. Definitely well deserved. MYI, my insanity, Kira. Congratulations.
Yeah, he's going to need to do something here, though, against Loha. You know, the job is not over yet, and the crowd is already getting ready. To nie jest ale ja powiem wam, że w ogóle nie przechodzi. A Devil Kazumi pewnie będzie. O, Devil Kazumi. Do it again. Switzerland. I can't hear you, Switzerland. I can't hear you, ja nie przechodziłem story w Tekenie 7, więc powiem wam, że mogę nie pamiętać. Kurczę. Kto tam mógł być? Może jakiś Devil, ale... And I really feel like that helps you, man. It's gotta like light that fire in you, man, when you have your boys from your own local scene going crazy for you. But he has his work cut out for him here, Rukang, as he's going up against Lohai, you know, who has put on the craziest loser one here, man. As soon as he lost to Lane, he just went crazy, man. Has it, was it the Elisa or the Jhun that he picked there? Because he already lost to Lane's Elisa. He's gone for the Jhun. Maybe he feels more comfortable with the Jhun. Hey, look, man, he was able to beat JDCR's Dragon Up with the Jhun. Can he do it here again versus Lohai? Top 8 action. Nie, czekajcie, kurdupa, Jan Kazuya. Kira versus Lohai, Switzerland versus Korea. Yeah, let's see what Kira Kira does. Kunin, you know, I'm looking to Kunin see him, you know, start off quite strong here. You know, he's Jack X, you know, King Jin. To say it well here, straight away. Let's see. Dobra, what ale 91 punktów myślę, że spoko. Kojarzyłem, że Kunimitsu 2 jest, ale nie myślałem o tym w tym momencie. Ale i tak spoko. I w sumie jestem zadowolony z tego, bo kto tam był w tym, na szybko spojrzę, Jack X, King Jin. Nie wiedziałem, że King Jin był grywalny. Yeah, tried to punish the low